siema. Dzisiaj pokażę wam, jak wykonałem challenge na ukryty wygląd broni dla Balance Druida. Ten challenge to jest to zadanie z dwoma braćmi. Jestem prawie przekonany, że ma to zadanie większość range'ów. Ja to mówię z mojej perspektywy, no ale może część rzeczy wam się przyda nawet dla innych klas. Ja to oczywiście robiłem druidem Balance. I tak, jak widzicie, mój item level jest dosyć wysoki, jak na ten moment gry. I mam też 42 traity w broni. Przede wszystkim ważny jest ten złoty trait, który teraz widzicie, bo daje on dużego buffa do damage'u. Oraz talent Wax and Wane. Jest on szczególnie dobry, jeśli musimy kajtować Kane'a. Jakoś tak ten brat się nazywa. Co do itemów, no to mam z legendarek założonego Prydaza i legendarnego Chesta. Wydaje mi się, że to najlepszy wybór. Inne itemy musiałem tak dostosować, żeby móc te dwie legendarki mieć. Co do trinketów, miałem trinket z Gul'dana i Erratica. Nie jestem fanem trinketu z Gul'dana i jeśli na przykład moglibyście go na coś wymienić, jakiegoś chronosharda, bądź na przykład właśnie ten trinket, który wam teraz pokazuję, to zróbcie. Bo trinket z Gul'dana bardzo różnie wraca i wcale nie dawa wam tak dużo, jakby się wydawało. Teraz co do talentów. W pierwszym tierze Warrior of Elun, Displacer bądź Wild Charge w drugim. Displacer pozwoli wam odskoczyć dalej, ale rzadziej. Wild Charge możecie użyć częściej. Teraz tak, Feral Affinity. Jest to ważny talent, który musicie wziąć, bo dzięki niemu jesteście w stanie kajtować tego brata, który jest na was sfiksowany. W kolejnym tierze polecam Typhoona i używać go praktycznie na cooldownie. No i później już full AOE talenty, czyli Soul of the Forest i te dwa, które widzicie na ekranie. I większość rzeczy opowiem wam już podczas walki, co i dlaczego tak robię. Także czekajcie. Okej, a więc tak, pierwsza ważna rzecz to jak Kane mówi obej, musicie walnąć prepotę, żeby mieć jakby dwie na ten czas walki. No i tak jak widzicie, ja wystartowałem z odpałką, zadutowałem go i wszystkie full moon, wszystkie moon spele w niego wykastowałem. Gdy się do mnie zbliżał, użyłem Typhoona, żeby go odepchnąć i jak najwięcej tego ich speli z niego pakować na początku. I później starałem się zużyć te ładunki, które mi zostały. I już nie starstruggować, a rzucać Starfala. I rzucać tego Starfala trochę w przód, żeby on w niego wchodził i jakby cały, żeby musiał przejść przez całego tego Starfala. Teraz jak widzicie, przeładował mi się Typhoon i mam Full Moona, więc odpycham go i staram się wykastować w niego tego Full Moona. I dalej lecę i się z nim gonię. Znowu staram się w międzyczasie gdzieś wszystkie ładunki, które mam zużyć i w tym momencie on już powinien zejść i zacząć kastować. Ważną rzeczą było też go doprowadzić sobie w jakieś takie sensowne miejsce, żebyście później mieli znowu daleką drogę do niego. Tutaj generalnie używam głównie Starfalla, kajtuję te moby wokół, żeby cały czas były gdzieś w tym Starfallu. Jest tu mob, który się nazywa właśnie Shadow Fiend bodajże, ten duży, który teraz widzicie tu szedł po prawej, to jego musicie i zadotować Sunfire'em i Moonfire'em, a wszystkie inne tylko Sunfire. No i jak możecie, to kastujecie właśnie Starfall i staracie się zużyć Moonspell. W tym momencie zaraz będzie drugi brat znowu aktywny, więc dotujemy go i znowu zaczynamy się z nim gonić. Za chwilę będzie wychodziła właśnie ta ręka, którą widzicie. Jeśli ona dokastuje do końca, to zginiecie. Więc waszym priorytetem jest ją zabić i musicie sobie to dobrze rozplanować. Wasz interrupt nie starczy na każdą, więc polecam sobie chwilę przed tym, jak ta ręka się pojawi, mieć 100 AP i żeby wszystkie, całe to AP zużyć właśnie na tą chwilę. I tak jak widzicie, przede wszystkim trzeba ją zadotować. I w tym momencie na przykład już widziałem, że jej nie zdążę zbić, więc użyłem tutaj interrupta. No i wtedy ona już sobie spokojnie zejdzie. Ale
teraz wiedziałem, że nie będę miał na następną tą rękę Interrupta, więc jakby kolejna ręka, która mi wyszła, no musiałem ją zbić za wszelką cenę, tak? Bo nie miałem jej czym przerwać. No i też dotujemy, no bo 4 set z Nightholda wznacy nam Star Surge wtedy. No i staramy się to zbić. Jak widzicie, w ostatniej chwili mi się to chyba udało. No i zaczyna się jakby się druga faza od nowa, ale nowością w niej będzie taki orb, który będzie się pojawiał na ziemi i którego musicie soakować, bo jeśli nie, to wyjdzie z niego duży ad, który jest bardzo szybki i na pewno was dogoni, no i to już generalnie będzie wild. Tak jak mówię, no tu dalej te moby kajtuje w środku, tego większego moba dotuje podwójnie, inne tylko Sunfire. To jest ten orb, o którym mówiłem i naprawdę musicie go soakować. Jeśli pod koniec wam się nie uda tego zrobić, to jest już końcówka walki, to po prostu musicie tego dużego moba, który wyjdzie, złapać gdzieś tam z boku wróty i liczyć, że zabijecie szybciej tego jednego brata niż on was. W tym momencie to już jest faza trzecia. Na fazie trzeciej dzieje się dosłownie wszystko, czyli goni was ten pierwszy brat, pojawia się orb, widzicie po lewej, zaraz tu muszę iść go stołkować, wychodzą ady, czyli dosłownie wszystko w jednym momencie. W tej fazie musicie jedyne co zrobić, zabić właśnie tego brata, który tu po prawej stronie, czyli tego głównego bossa, ale dalej musicie właśnie radzić sobie ze wszystkimi mechanikami. No moim priorytetem było tutaj soakowanie orbów i zbijanie tej ręki. Te ady przy okazji gdzieś tam klibowałem Starfallem i no liczyłem, że właśnie te tajfuny i tak dalej zachowywałem na taki moment, że na przykład trzeba było coś soakować i tak dalej. Tu widzicie, że gdyby nie Prydas, to już by był dla mnie wipe, ale na szczęście się mu udało. I co do na przykład odpałek, polecam wam je nie używać wszystkich naraz, bo pojawił się taki problem, że po prostu spakujecie duży damage w tego głównego bossa, ale braknie wam damage'u, żeby zabić rękę, czy tam coś innego zrobić, więc ja sobie tu odpałki rozkładałem, że raz użyłem BL-a, z bębenków oczywiście, to też musicie mieć, później użyłem sobie tej odpałki klasowej, czyli Celestiala, później gdzieś tam użyłem sobie combat potki i generalnie starałem się, żeby mieć ciąg taki odpałek, bo to mi pozwalało radzić sobie właśnie z tymi rękami, które się pojawiają i które mnie złajpowały. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz, o której musicie pamiętać, żeby nie wpakować wszystko na raz, tylko sobie to rozłożyć w czasie. No i co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że komuś pomogłem, ktoś skorzysta z moich podpowiedzi i że wam też się uda zdobyć ten upragniony wygląd artefaktowy. Trzymajcie się, dzięki za wizytę, do usłyszenia, cześć.